Dzień dobry, witam na targach Agrotech Kielce 2019. Jesteśmy na stoisku Landiniego. Chciałem zaprezentować model Landini Rex 4. To jest nowa jednostka. W porównaniu do starego to na pewno zmieniła się norma spalin, ale także skrzynia biegów i kabina. Kabina jest płaską podłogą. Wersja V od metra szerokości do metra 68. Wersja F od metra 40, metra 34 do metra 70 cm szerokości. Co charakteryzuje te ciągniki? Na pewno silnik czterocylindrowy 2,9 litra Deutz, made in Germany, niemiecki silnik Deutza. Skrzynia do wyboru od mechanicznej po elektrohydrauliczną. Z biegami pod obciążeniem, jednym lub trzema. Oczywiście bardzo duże konfiguracje hydrauliki. No i przede wszystkim bardzo komfortowa kabina, jak na tak wąskie ciągniki. A tutaj jest na stoisku Landini AMG w Sprawie Mazowieckiej na targach kieleckich. Kolejny ciągnik sadowniczy, seria 2050. To jest nasz kluczowy produkt, najlepiej sprzedający się nasz produkt, z oryginalną kabiną, z klimatyzacją. Skrzynia z biegami pełzającymi lub bez biegów pełzających, silnik Yanmara 2200, wolno ssący, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, co daje oszczędności w spalaniu i większą moc. Tak jak tutaj go widzimy, to jest wersja demonstracyjna. Jak ktoś sobie życzy, możemy przyjechać z traktorem, możemy go przetestować u siebie w sadzie, więc zapraszamy też do kontaktu z nami. Ten tutaj ma szerokość 1,28 m, to jest najwęższy z możliwych ciągników w tej konfiguracji. No i na pewno na plus idzie zalety związane z kosztem serwisowania i kosztem eksploatacji tego ciągnika. Bardzo silny, mocny traktor z bardzo niskim spalaniem, adekwatny do podpięcia go z opryskiwaczem, na przykład 1500 litrów. Bardzo fajnie sobie radzi i chyba w takim zestawie jest najbardziej wydajny. Dziękuję bardzo i zapraszam do nas do kontaktu.